Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Ludzki Jump 4. No i cóż, lecimy dalej z pucharem drużynowym, pucharem narodem. Jak to nazywacie, to już wasza sprawa. Dla mnie to jest puchar narodów, tu jest nazywany jako puchar drużynowy. I tak też jest w odcinku zapisane, więc ruszamy do następnego konkursu. A będzie on w Lillehammer HS138. No i już tradycyjnie rozpoczyna Szwajcaria i Pascal Kelling. Jak dzisiaj będą te skoki wyglądały? Oby jak najdłuższe. Na razie Pascal Kelling. Króciutko Pascal Kelling. Coś mam spadek klatek na sekundę, ostry. Ale może się to naprawi po jakimś czasie. Oby. Rusza Domen Preutz. Oj nie, Domen również króciutko będzie. No kompletny spadek FPS-ów, nie wiadomo z czego to się pojawia. Ale o, teraz wracają powoli nam jakieś. Nie, nadal 20 FPS-ów, co się dzieje? Anti-Alto. Anti-Alto, ale to już jest o wiele lepszy skok. 17 FPS-ów, co się dzisiaj dzieje? Naprawdę test wydajności chyba trzeba będzie robić, bo naprawdę to się nie zdarzało za często w tym sezonie. Roman Kołdelka. Roman Kołdelka leci. Bardzo dobry skok Romana Kołdelki. 131. Ostatnio Czechów nie mieliśmy w drugiej serii, chyba tak samo Finów. No i Dawid Kubacki. Polacy. Troszkę wyżej w generalnej znowu klasyfikacji, ale trzeba nadal skakać dobrze. I to jest bardzo dobry skok Dawida. Rozpoczyna bardzo dobrze, 132 metry, a to jest najważniejsze, żeby Dawid dobrze rozpoczął. Dał impuls naszym innym reprezentantom. Anders Schwanemel. Norwegowie nam ostatnio zrobili niesamowitą niespodziankę, ale dzisiaj nie wygląda to za dobrze w tym pierwszym już skoku. Króciutko i szóste, ostatnie miejsce, 111,5. Norwegia będzie musiała odrabiać straty. Stefan Leje. O. Stefan Leje, uwaga. No drugie, trzecie miejsce, drugie mimo wszystko. Razem z Czechami, brawo. Aleksandr Bazenow. No Rosja ostatnio zawiodła na całej linii w konkursie, w którym mogli sporo zyskać, to stracili. No i dzisiaj będą chcieli odbudować to wszystko. 131 metrów, również drugie miejsce. No i jeszcze dwie reprezentacje. Japonia została i Austria. Kento Sakuyama najpierw i Japonia. No też nie wyglądało to wyjście z progu pięknie, ale proszę zobaczyć, ile Kento Sakuyama z tego wyciągnął. Drugie miejsce, 132 metry, troszkę niższe noty od naszego reprezentanta Polski. No i został ostatni Schlierenzauer na górze, no i czekamy na jego skok. Także bardzo podobnie w tą samą dziurę, 129,5 metra, wyższe noty troszkę od reszty i szóste miejsce w tej chwili dla Austrii. Tuż za tą plejadą trzech reprezentacji. Polska prowadzi po pierwszej turze, myślę, że możemy być zadowoleni. Rozpoczynamy następną turę, Kilian Peyer. Oj nie, Szwajcaria znowu zawodzi na całej linii. No oni chyba już w tym sezonie, nie wiem co, poddali się czy co? Jak tam Słowenia, Anze Semenić. No nie było dobrze ze strony Domena, pierwszy skok, może drugi będzie już lepszy, powinien. No i to już jest 128 chociaż, prowadzenie w tej chwili. No i Andreas Alamomo, jak reprezentant Finlandii się tutaj spisze. Finlandia na razie świetnie i ten skok potwierdza dobrą dyspozycję Finów dzisiaj. 134 metry, najdłuższa odległość dzisiejszego konkursu. Czesmir Kozisek, coś koło tego trzeba skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Czy Kozisek jest w stanie tyle? Nie. Będzie tuż chyba za Finami. Tak jest, nawet troszkę więcej niż tuż, bo to są trzy.
i 50 punktu. Maciej Kot, 133 potrzebujemy na prowadzenie. No Maciej, skocz tyle ile Dawid i będzie bardzo dobrze. Oj, źle to już wygląda. Było zbyt dobrze chyba po pierwszej turze. My musimy odrabiać, to jest pewne. Trzecie miejsce za Czechami, ale przed Słowenią sporo punktów jeszcze. No i Daniel, Andre, Tande. Oni tracą niebotyczną ilość punktów, ale na pewno będą chcieli odrabiać to. Tande zrobił pierwszy krok do tego już. 131,5 metra. Piąte miejsce w tej chwili wyprzedzają Szwajcarów. No i zbliżyli się do Słoweńców. No i Markus Eisenbichler. Tu jest szansa na objęcie prowadzenia dla Niemców. Ale trzeba dobrze skoczyć. A nie ma takiego skoku niestety. Jest na czwarte miejsce za Polakami, więc Polska wcale nie najgorzej skoczyła. Finowie dalej na prowadzeniu. No i Aleksander Sardyko. Kolejna nadzieja na dobre miejsce dzisiaj. Rosji i to może się zdarzyć, bo to jest bardzo dobry skok. Sardyko, drugie miejsce. 1,1 tylko za Finami. No i 134 potrzebuje Takeuchi na prowadzenie. Japończycy, jak wiem, skaczą w kratkę jak na razie w konkursach, więc tu trzeba brać na nich poprawkę, ale Takeuchi skacze. I Japończycy nowym liderami. Na razie to jest ile? 5 punktów przewagi, ale na pewno będą chcieli powiększyć tą ilość punktów. Manuel Fettner kończy drugą turę. Manuel Fettner, ależ wysoko Manu Fettner leciał! I co będzie prowadzenie? Nie, drugie miejsce! 135,5, najdłuższa odległość. No i tuż, tuż za Japończykami jest właśnie Austria. Tak też się kończy druga tura. Rozpoczynamy trzecią. Gregor de Schwanden. No Szwajcaria chyba się już o nic tutaj nie bije. Oj, znowu. Spóźnione wyjście z progu, ale jeszcze uleci coś z tego. 126. Najdłuższa w tej chwili odległość Szwajcarów. Peter Preutz. No Słowenia na razie w ósemce, ale trzeba dobrze skakać, bo Norwezy tuż, tuż już za nimi są. No ale to będzie chyba pierwszy dobry skok Słoweńców. No taki sobie, 127,5 metra, lepiej skoczył Semenić. No i Janne Ahonen. No Finowie na bardzo dobrej pozycji trzeciej. No i można jeszcze tutaj powalczyć o coś więcej. Oj, to będzie bardzo dobry skok. Bardzo dobry. I tak też jest. 136 metrów, najdłuższa odległość. No i Finowie postawili wysoko poprzeczkę. Wiktor Polasek, 140 już potrzebuje na prowadzenie. No przy tych warunkach to jest chyba niemożliwe, żeby tyle skoczyć. Ale co ja tam wiem? Jest 130 chyba 4. 132,5, pomyliłem się. Drugie miejsce. Niewielka strata. No ale jest niestety ta strata. Piotr Żyła, trzeba daleko skakać. Oj, zawirowania w powietrzu, źle to wygląda. Trzecie miejsce. Przed Słowenią jesteśmy, mamy spory zapas. No ale teraz Norwegia, Johan Andre Forfang. Oni muszą odrabiać. No i odrobił sporo teraz Johan Andre Forfang. Na czwarte miejsce już skakują. Więc są tuż, tuż. Już wyprzedzili Słoweńców. Są w tej chwili w ósemce. No i Wellinger. Andy Wellinger. No teraz jeszcze Niemcy mogą nam tutaj odpaść w dzisiejszym konkursie. To była kolejna duża niespodzianka. I piąte miejsce. Będą musieli ze Słoweńcami się jeszcze bić tutaj. Jewgenij Klimow. No, Rosja na czwartym, jak na razie, bardzo dobrym miejscu. Ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to mówią. Ale skok poprawny, myślę, że noty nie będą za wysokie. Tak jest, trzecie miejsce. Przed Polską mimo wszystko, no Polska krócej skoczyła. Daiki Ito. No, Japończycy jak na razie prowadzili i powinni prowadzić. Ale trzeba dobrze skoczyć, krzywe wyjście z progu Daiki Ito. No i nie będą już prowadzić. Drugie miejsce, będą za Finlandią. No i zostaje Austriak, Michael Heiberg na sam koniec. Popatrzmy.
Highback. Bardzo dobry skok, ale czy na prowadzenie? Drugie miejsce, 0,2 punktu przegrywa Austria w tej chwili z Finami. Ale Austria widać w dobrej dyspozycji jak na razie. Finlandia, Austria, Japonia. Tak jest, pierwsza trójka. Kto na razie nie ma awansu? Słowenia i Szwajcaria, ale tutaj może się między Norwegią, Niemcami, Słoweńcami rozegrać bój o tą ósemkę. No i zaczyna Simon Amann. No, Szwajcarzy się już o nic nie biją. Ale Amann na pewno chciałby się pokazać, chociaż on z dobrej strony ze Szwajcarów. I... proszę bardzo. Jakby tak każdy skakał, oni byliby o wiele wyżej. Jest w tej chwili prowadzenie, ale... nieznacznie. Nieznacznie tutaj są na prowadzeniu przed Finami, którzy skoczyli 3 skoki, a oni już 4. Jernej Damian. Jernej Damian, ale świetny skok Damiana! Co on teraz zrobił? Jaką poprzeczkę zawiesił? No, Jarkomet, dla Jarkomet tę niewielką, bo Finowie, jak wiemy, są o wiele wyżej, ale ten skok jest zepsuty ze strony Finów. No i pogrzebali sobie chyba nadzieję na zwycięstwo. Tym skokiem... no, Wojtek Szturca 123,5, to raczej już powinien skoczyć spokojnie. I tak też jest, Wojtek Szturca 129,5, prowadzenie już przed Finami. Kamil Stoch 139, aż potrzebujemy na prowadzenie. To jest niebotyczna odległość do Czechów w tej chwili, ale Kamil może coś tam odrobić. No nie odrobił za dużo, nic chyba. 127,5, jeszcze jesteśmy za Finami, więc Finowie niesamowitą przewagę sobie zrobili. 147 potrzebuje Kenneth Gagnes na prowadzenie. To jest kolejna bardzo duża odległość, ale Norwegowie no niestety po tym pierwszym skoku można powiedzieć, że byli w tył. Teraz odrobili czwarte miejsce, no i zbliżyli się do Polaków. Wygrali ze Słoweńcami, niewiele, ale wygrali. Teraz Niemcy, czas na Niemców. Słowenia nadal czeka. Ale Niemcy chyba też pokonają ich. Tak jest. To jest dobra odległość. Piąte miejsce. No przegrali niewiele, no ale gdyby jeszcze tak Domen dowalił kilka metrów dalej, albo Peter Preutz, no to sytuacja byłaby o wiele lepsza. Denis Korniłow, 134 na prowadzenie. No jest to możliwe z jego strony, ale chyba nie w tym skoku. Zepsuty ten skok chyba będzie. Choć do końca ciągnął. I na drugie miejsce, 130 metrów, 3,7 do Czechów straty, no i teraz Noriaki Kasai, on tutaj traci niewiele, 129 musi skoczyć, żeby objąć prowadzenie. No i Kasai, tyle skacze, brawo! Noriaki Kasai, obejmują prowadzenie Japończycy, no i został tylko Stefan Kraft, 128 metrów, żeby objąć prowadzenie, no popatrzmy. No, spokojnie. Tak jest. Jeszcze sporą przewagę sobie tu zbuduje. 134,5 metra. Austriacy, no i mają dużą przewagę. Po pierwszej serii prowadzą przed Japończykami. Więc lider, wicelider nie zawiedli. Czesi na trzecim miejscu. Czwarta Rosja. Piąta Finlandia. Szósta Polska. Siódma Norwegia. Ósma reprezentacja Niemiec. No i rozpoczynamy drugą serię. Finowie rozpoczynają. No przykro nam Finów naprawdę, bo trzy skoki niesamowicie dalekie. Ale niestety jeden nieudany i teraz trzeba z tym żyć. Antti Aalto pierwszy. Bardzo dobry skok. 134,5 metra znowu. Bardzo dobra odległość. Momencik, bo on tutaj... gówno. Z tym mikrofonem to czasem jest tutaj przeboje. Kabel mi tu przeszkadza i... proszę go tutaj trochę... o, dobra, jest. Dobra, Antti Aalto skoczył bardzo dobrze. Teraz Roman Kołdelka, 130 metrów już trzeba skoczyć, no więc to już jest wyzwanie dla Czechów. Albo i nie. Bardzo dobry skok Romana. Powinny być wysokie oceny i są 2,20 nawet prowadzą, ale Finowie czyżby dogonili troszkę? Na pewno.
bo ten skok tutaj bardzo dobry Finów. Dawid Kubacki, szóste miejsce na razie Polski. No i powtórzyć skok, to byłoby świetnie, Dawid, ale niestety chyba nie powtórzysz tych 130. Choć i tak lepiej chyba od reszty Polaków. 133 miejsce dla Polski w tej chwili. No niestety do Finów i do Czechów tracimy zbyt dużo. Anders van Emmel. No musimy patrzeć też na tyły. Bo na pewno Norwegowie będą chcieli odrabiać. Już sam van Emmel, proszę bardzo, jak się poprawia. 111,5, teraz 133,5. I już są na trzecim miejscu, przeskakują Polaków. Niesamowita sytuacja. No i Stefan Laje. Laje, leje, jak zwał, tak zwał. Laje raczej się czyta. Oj. No to nie był dobry skok. Już miał turbulencję w locie, można powiedzieć. Piąte miejsce. No i Polska na razie na czwartym. Teraz Aleksandr Bazenow. Czwarte miejsce po pierwszej serii konkursowej. Rosja na dobrym miejscu do ataku jest. Ale trzeba dobrze skoczyć teraz. Bardzo dobrze. I tak też chyba zrobili. Powinno być prowadzenie. Drugie miejsce jeszcze przegrywają. 0,7 punktu z Czechami. No i teraz Kento Sakuyama. 132 metry trzeba skoczyć. To jest dość spora odległość. Ale to chyba Japończycy skoczą spokojnie. Brawo. 132,5. I prowadzą spokojnie. Teraz Schlierenzauer 127. No nie powinno być to problemem, ale jak wiemy, w skokach wszystko jest możliwe. No, piękny lot. Jeszcze na sam koniec 133,5 metra. I jeszcze większa ta przewaga robi się Austriaków nad Japończykami. Czekamy na następnych. Andreas Alamomo. Kolejna tura. No teraz Finowie muszą odrabiać do podium. Ale jak widać są na bardzo dobrej drodze, żeby to podrabiać. Bardzo dobry skok Alamomo. Bardzo dobry skok Alamomo. 134 znowu i prowadzą spokojnie. Czesmir Kozisek 133. No Czesi, co skok, to muszą coraz dalej skakać. Ile teraz będzie? Na limicie znowu to wszystko. Drugie miejsce. 0,9 punktu przegrywają już z Finami. No i teraz Maciej Kot. 145 potrzeba. Więc cudu potrzebujemy na objęcie prowadzenia. No i znowu w podobną dziurę. 130. No jest lepiej, ale noty są gorsze. Trzecie miejsce. No i teraz Norwegia. Daniel André Tande. Oj, znowu spóźnili skok Norwedzy. Ale co to robi, jak on podobnie skacze do Maćka Kota? 129. No, coś tam odrobiliśmy. 1,3 tracimy do Norwegów. Markus Eisenbichler. No, Niemcy chyba już no nie za bardzo wierzą w sens dzisiejszego skakania. Markus też spóźniony już skok. Ale króciutko skaczą dzisiaj Niemcy. 125 teraz Markus. Piąte miejsce. Za Polakami z bardzo dużą stratą. No i Aleksandr Sardyko. Popatrzmy. Czy wyprzedzą Finów? Nie powiedziałbym. Nie takim skokiem. Trzecie miejsce. Za Czechami również. No i teraz Taku Takeuchi. 129,5. I będzie spokojne prowadzenie. I tak też chyba skoczy. Tak jest. Nawet dalej. 132,5. No i pierwsza reprezentacja, która przekracza 800 punktów, to jest Japonia. No i 126 Manuel Fettner potrzebuje. Oj, troszkę krócej. Ktoś krótszy ten skok. 130 tylko. No i robi się ciekawie, bo tu już takiej dużej straty Japończycy nie mają. Więc no, będzie się działo jeszcze dwie tury przed nami, więc oczekujmy na dalsze losy. Jana Ahonen rozpoczyna trzecią turę. No i Jana Ahonen, świetny skok Ahonena. No Finlandia jakby cały czas w transie skakała. Teraz Czesi, 136,5. Oni nie są w stanie chyba tyle skoczyć już. No nie mają tyle siły chyba. Wiktor Polasek. Krótko. Bardzo krótko.
Piotr Żyła, 150 metrów, już trzeba, Polska musi skoczyć, żeby wyprzedzić Finów. No Finowie jak w transie, tak jak mówiłem. No może Piotr Żyła będzie też w transie i skoczy nam 135, 136. Chyba wywołałem 135,5, trzecie miejsce. No jeszcze z Czechami możemy tu powalczyć o coś. Johan Andre Forfang, teraz Norwedzy muszą dalej od nas skoczyć. Tam nieznaczna była przewaga nad nami, a oni spóźniają wyjście z progu. To oznacza, że wyprzedzimy chyba w tej chwili Norwegów. Tak jest, czwarte miejsce dla Norwegów, trzecie dla Polski. No i Andreas Wellinger. No Niemcy chyba się już o nic tutaj nie biją. Zresztą każdy spóźnia skok w reprezentacji, więc 121 za 124, piąte miejsce. No oni już się tu pożegnali chyba dzisiaj. Jewgeni Klimow, jeszcze Rosja musi dobrze skoczyć. Zobaczmy. Nie, to będzie dobry skok Rosji. Choć taki pół na pół powiedziałbym. Drugie miejsce mają, ale Polska może jeszcze tutaj Rosję i Czechów przegonić tak naprawdę. Popatrzmy, Daiki Ito. Teraz Ito musi dobrze skoczyć także. Jest dobry skok Ito, choć mogło być dalej. 130,5. 932,9 to nie jest duża przewaga nad Finami. No i kończy Michael Heibeck, 126,5 metra. Popatrzmy. No chyba spokojnie. Tak jest, spokojny skok, 130 metrów. No tutaj naprawdę na odległości wszyscy się biją, ale nie idzie tak super, jakby się chciało. No i będziemy czekać na ostatnią turę. Tam będzie się działo wiele. Na pewno walka Austria, Japonia, Finlandia nabiera tempa. No i Richard Freitag rozpoczyna ostatnią turę dzisiejszego konkursu. No w pierwszej było 137,5, w drugiej takiego skoku już nie będzie, bo nie ma już takiej chęci do walki. 125,5. No i nie przekraczają 1000 punktów. Chyba jako jedna reprezentacja. Kenneth Gagnes. Nie, nie będą sami w tym gronie, bo Kenneth Gagnes, no Niemcy jednak będą mieć punkt więcej, punkty więcej, bo Norwegia będzie ostatnia. 103 metry Kennetha Gagnesa załatwia znowu Norwegię na amen. Kamil Stoch. No Kamil, wznieś się na wyżyny teraz. Ależ nie takim skokiem, Kamil, coś ty narobił, 124 metry. Przy takich notach ma, no jest 1000 punktów, ale my tu walczyliśmy nawet o czwarte miejsce, bo podium byłoby bardzo ciężko. Wojtek Sztursa teraz spokojnie już skoczy i będzie czekał, co Rosja, jak Rosja odpowie. 131,5, no. No i znowu przewaga urosła, no. Denis Korniłow. Popatrzmy, ile Denis Korniłow jest w stanie tutaj skoczyć. Ojś, ojś. No przegrają dzisiaj z Czechami. Z nami wygrają, no właśnie o tym mówię. Starczyło skoczyć te 130 i mielibyśmy lepszą sytuację nawet. Jarko Mette. Tutaj już nie ma walki. Tutaj jest trzecie chyba miejsce. Może jakby zniósł się na wyżynę jeszcze Mette, ale chyba nie on. On nie jest w takiej dobrej dyspozycji jak reszta reprezentacji. Jest prowadzenie, będzie podium. 130 metrów, poprawił się. No i teraz Noriaki Kasai 129,5, a potem zostanie już tylko Kraft. O, lecz zawiesił jeszcze Kasai poprzeczkę na sam koniec. 135 metrów. I Kraft 131. No, będzie wyzwanie. Nie, nie skoczył Kraft. To jest sytuacja, której się chyba nikt nie spodziewał. Wypadają z trójki. Czwarte miejsce dla Austrii. Niesamowita sytuacja. 109,5 tylko Krafta. Psuje konkurs Austriakom. I Japonia wygrywa dzisiejszy konkurs przed Finami i Czechami. Tak wygląda trójka. To jest niesamowita sytuacja. Austria przez tyle skoków trzymała się bardzo dobrze. A w tym jednym ostatnim Stefan Kraft 109,5 zawala na całej linii. No nie mogę w to uwierzyć aż jeszcze. Wygrywa Japonia. No zasłużyli również i oni, bo skakali naprawdę świetnie. A Kasai tym ostatnim skokiem naprawdę pokazał klasę.
Polska niestety na szóstym miejscu, Norwegia na ostatnim ósmym. Jak się przedstawia Puchar Narodów w tej chwili? Austria nadal jest liderem, 4500 punktów, Japonia 3950, dalej Rosja 3700, Niemcy 3600, Czesi 3450, Finlandia z Norwegią po 3400, Polska znowu spadła na ósme miejsce, 3350. Słowenia ze Szwajcarii. Słowenia ma 1800, Szwajcaria 1300. Tutaj nic się nie zmieniło. Zapisuję grę i dziękuję Wam w tej chwili za uwagę. Do zobaczenia w następnym konkursie już niedługo. No jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to nie zapomnijcie o łapie w górę, jeżeli Wam się podobał. Łapie w górę, jeżeli Wam się nie podobał. Subskrybujcie, tu macie odnośniki do dwóch poprzednich odcinków. No i trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. Hej.